Ej, wpisałem Mateusz Bugno w Google i wyskoczyli mi księża. Karta zawodnika? Czy ty byłeś piłkarzem? No. Talent, dwie gwiazdki. Talent, jeszcze ci gwiazdki pokazują, czaisz zdjęcia i wideo? Mateusz, hej! Jaki masz plan w ogóle na film? Myślałem, żeby zrobić wywiadówkę i Bugi będzie synkiem. A chyba źle to wspomina, sądząc po reakcji. No, dzieci mi ze szkoły uciekły, musiałem was gonić. A później zaczynasz flirtować z wicedyrektorką czy z dyrektorką z Beauty i idziecie na randkę. To jest plan. To jest plan. Syn na randkę idzie? Panie, w technikum jest pełnoletni. Ty, ale twój syn to pająk, a ja nie lubię pająków. Myślałem, że powiesz pajac. Chodźmy na VR chata, kochani. Idziemy. Za chwilę. Piwo piję. No jak zwykle. Na nagrywki przychodzi na j***a, no tak. Nowe umowy są jakieś w VR chacie. Bałek pewnie postaci. Mi bynajmniej nie wy... Bynajmniej, o. Przynajmniej ty. Przynajmniej, okej, okay, przepraszam. Myślałem, że użył jakiegoś podnego słowa. Już powiedziałem bynajmniej. Ale potem powiedziałeś jeszcze nie, więc zrobiłeś podwójną negację, więc wychodzi na pozytywnie. Bynajmniej! Się rzuca. Tęsknię za naszym mogu. Kurde. Źle to zabrzmiało, nie? No, tak trochę. Mogu. Chodź, Bugi, my też będziemy mieli swoje mogu. Siąść, rób mi loda, kurde. O, prysznice, uważaj, w środku jest gaz, nie ma tu wody. A może będę dziadkiem, o. I będę go dotykał, tak? Rozumiem. Tak, no, wiedziałem. To chodź, jesteś pierwszy. Wracaj tu, wracaj. Proszę, chcę dotknąć twoje nóżki, chcę dotknąć. Tata! Umyć ci dupkę, kochanie. Co ty mówisz? A czekaj, tu był, cofnij się. Co, gdzie? Tam był kible. Wodopój. Wodopój. Tutaj jest. Dupę pod wodopój chcesz dać? Wodopój. To jest wodopój. Ty no tak nie mówisz, że to w szkole, no. Kurwa. Ej, w sumie racja, my zrobiliśmy, że jest syn tajemniczy, ale kogo ja wyruchałem w takim razie? Spidermana wyruchałeś. Tata o mnie trzyma, tata! Puść tata mojego syna! Poczekaj, bo ja to nieświadomie zrobiłem. O, tata. Dobra, 20 PSC albo ich zrzucę, kurwa. Mam, pokażę, patrz, jak patrz. Mamy drugiego Oscara! A weź się teraz tak połóż jak żaba. Weź tak płosko śmiesznie. Jak śmiesznie? Ale tak na czworaka. To, bez kitu, no. Skosz. Teraz pompkę pierdolni, no. Patrz. Pierdolę. 5, dawaj, 6, lecisz dalej. 7, dawaj, nie poddawaj się. Dawaj do 10, dobij. Dawaj do 10, dawaj! Dobrze! O, usiadłem! To teraz przysiady! Ja czoł mam koleżankę! Wierczat, ale Biusi ma full body, chcę odcinek, nie? Po prostu. Biusi, zrób to! Ale zrób to! To jest miejsce do mojej sekretarki! A, ty idziesz tam, no, masz tutaj cały gabinet. Daj ci ortezę, posse. Jeszcze twoim laptopem poklikaj mnie, proszę. Ja pierd... Tata! Jak stąd zejść, tata? Jak stąd zejść? Jak ty tam wlazłeś? Tato, nie wiem, dyrektorka mnie wrzuciła, pomóż mi, proszę. Halo? O, dzień dobry, przepraszam. Poczekaj chwilę. Co ty robisz? A myślisz, że jak to ma teraz rozważę, to jest git? Wyglądasz tak trochę taki menel, no. Przepraszam pana, bo ja szukam gabinetu. Czy mogę panu pomóc? Słucham. A czego? Gabinetu dyrektorki szukam. Co? Gabinet dyrektorki szukam. A, tą sukę dyrektorkę, co mi nie płaci, to ho. Halo? Nie, to jest sala informatyczna, na to pewno nie. Pan tu pracuje? No, a co pan tu chciał? Gabinet dyrektorki, już panu mówiłem. A po co panu? Bo mój syn coś odwalił i przyszedłem porozmawiać. Pan ma syna? Niestety, no. Jak wygląda? Takie czerwone gówno ze 8 nogami, 10, chuj wie ile ma. Co kurwa? Pan jaki fajny, grzeje tutaj. Leczył się pan na coś? Jakieś leki pan przyjmuje? Nie, schizofrenia, coś ten? A po co pan tu chciał po co pan tu przyszedł? Gabinet dyrektorki, rozumie pan? A, dobrze, to chodź. O, patrz, zapraszam, niech pan tu siądzie, lekcja matematyki. To pan jest nauczycielem, czy pan... Ja tu nawet nie pracuję. Na krzesle się... Kurwa, gada z nim, tak? Zapraszam, tutaj o! Chciałby tu napisać... O, dzień dobry. Proszę poczekać. Dzień dobry. Dobry. Co pan tu chce? Ja do dyrektorki? Tam chyba? Nie, teraz Samantha jest trochę zajęta. Samantha? Ale może... kazała mi przyjść jakby tutaj na spotkanie. Nie, to zaraz. Gra pan pokera może? Nie, chyba że jestem po...
O, dawaj Blackjacka, dawaj Blackjacka, rozkładaj karty. Ja nie mam kart. Krupier bez karty, co to jest? Ja nie jestem krupierem. Przepraszam, do syna wszedłem, do dyrektorki, do syna. A po co do syna? Bo coś przez krobą. Tata! Co ty robisz na tej szafce? Tata! Złaź z tej szafy, raz! Bo nie ma dyrektorki. Leży tam w rogu. Ty, halo, Samantha. Co się stało? Co ty robisz? Odejdź, odejdź, co się odejdź, stało? Odejdź, co jest? Przerw, spierdalaj! Idź, Czekaj. Jest! Przyszedł ojciec. Dzień dobry, pani kazała mi przyjść. Pan od tego degenerata? Tak, tego debila, no. Ta. Zejdź, kurwa, z tej szafki, debilu! Złaź! Siada! Także spraw wygląda tak. Co on zrobił? A ja nie wiem, kto podpalił. Co podpalił? Syna nie ma w domu. Co? Tata, no ktoś podpalił, no. Ale... Co ty chodzisz? Nauczyłem się w szkole znikać, patrz! Jestem i mnie kurwa nie ma. A więc tak się to dzieje. Tata, kaloryfer! Kaloryfer mam! Nie masz, to jest własnej szkoły. Siadaj tutaj, chodź tu. Nie. Spieszę się do roboty, chodź tam. Nie. Tam jest, tam. Może kontakt oko oko. Nie. Dobra, to możemy przejść do tego spotkania, niech on tam siedzi, mam wyjebane. Pani kazała mi po prostu przyjechać jak najszybciej, bo coś się stało i nie wiem, co tak, ten debil ponieważ zrobił. Zamierzam wezwać deratyzatora, żeby unicestwił pająki w naszej szkole. Ej, kurwa, kadra! To coś poważnego? Coś naprawdę przez krobło takiego? Tak, generalnie on może niestety, ale... Co pani wygaduje? Pani jest lekarzem czy dyrektorką? Kadra, czym chcesz? Czym potrzebujesz? Tata, byłem u pielęgniarki i powiedziała, że mam raka, to dobrze? Zaczął, nie wiem, brać narkotyki, jakąś mafię się wplątł, coś się dzieje, że pani nie tak wiem, mówi? Nie wiem, jakbym miał narkotyki, to raczej bym o tym wiedziała, ponieważ ja tutaj, prawda? Oj, tak! Coś też, Sydzik? No, mówię. Pion gnidą. No! To jest myka. Chcesz jedną kreseczkę myki? Mamusiu. Masz. Moja step mamusia. Lubię jak tak na nie patrzysz. Jak na ciebie patrzył, tak? W taki sposób? Na mnie patrzył penetrującym wzrokiem. Oj, penetrowałem ją nie tylko wzrokiem. Ja pierd... Przeszukiwała mnie. Dogłębnie? Tak, dotykała mnie wszędzie. Czy możemy ją pozbać za mu***anie już? Nie. Ale mi się podobało. A, to nie możemy, nie rozumiem. Nie. Super. Nie. Od razu ci mówię, zastanów się, co będziesz mówić, co on przyjebał, bo będziemy musieli to odegrać, także kurwa. Nie było żadnego molestu. Dobra. Molestował mnie, tak nie było, wcale nie, on ma urojenia. Co się stało? Co on, ten debil? Na łóżku muszę panu... Nie wiem. To po chuj pani do mnie dzwoni, jak pani nie wie, co się stało. Chcę gram kupić. Co? Czy chcę ja kupić gram? Tak. Słyszałem gram? Prywatnie. Ta, wiesz co ci powiem? Ona mnie ma... mam 14 lat. Zamknij pysk! Ta, otwórz okno! Wyjebane, możesz spać nawet. Przepraszam, mam bardzo ważną informację. Byłem piwą w toalecie, znalazłem plecak z książkami. To nie mój! Imieniem tego oto. To nie mój! To ja nie mam plecaka, ja w nogach noszę książki. Nieprawda, jest takiego. Znalazłem strój fury i damskie majtki. Brudne. Jesteś kurwa rozjebany, chyba zawsze pierdolę bandę. Ja myślę, że my powinniśmy iść do tego plecaka. Tutaj jestem. Do plecaka. Gdzie jest plecak, bo nie wiem. Spukałam. Spukałam. No ty normalny jesteś. Tam miałem 3 gramy, a majtki były dyrektorki. Ej, mam pytanie, może trochę głupie i ciężko mi się o tym gada, ale zgubiłem strój furasa i nie widzieliście moje fury. Moje fury? Jebany mechanik, ty. Bo po półtora grama się... Wiedziałem, że się zaśmiejesz, to innym ktoś tego zaśmiać. Bawi mnie taki. Proszę pani, tak? Co ten degenerat zrobił u państwa szkole? Bo pani chce go wyrzucić, co się stało? Czy może pani mi powiedzieć, bo dzwoniła pani, to jest bardzo pilne. A to można go wyrzucić? No, pani jest dyrektorka, to pani go może wyrzucić. Ja jestem? Tak. A ja tylko pojeżdżam do wody, że mnie molestują. Zamknij mordę już z tym! Wcale tak nie było, to on m***ał mnie. Możemy przejść poza m***stowanie? Możemy? Teraz cię mogę dotknąć, jak chcesz. Nie kręci mnie to w ogóle. Daję taką niedostępną, bo czyta ta jeszcze. W sumie to tak, no. Mam lekkie pohamowania. Czy może pani powiedzieć mi, co się stało? 20! Dostałem wezwany ze swojej roboty, mam mało czasu. 3! Mam mało czasu. Opiekę społeczną można chyba wezwać, jeśli pan ma mało czasu. Zajebiście, zróbmy to, bo chcę się, chęcią się go pozbędę. Przepraszam, oddam ci swoje 3 gramy, w tym momencie moje gramy, dawaj! Kiblu, nie, dawaj! Kurwa, dobra, do kibla, masz łeb kiblu w tym momencie.
Czy wy możecie wypierdalać, to jest rozmowa z dyrektorką? Ty jesteś psychologiem, ci pierdolę. Już? Już? Wiesz co mi się podoba, że ty będąc w szkole nauczyłeś się więcej mówić. Jak pamiętasz, ostatnio chciałeś, miałeś zajebistą bekę, że widzisz ścianę. Mam zajebistą nauczycielkę i dyrektorkę. To ja. Nauczyła mnie nie tylko językiem operować. Ja pierdolę. Daj wypuszczać pajęczą sieć. Pani Samanto, czy może pani powiedzieć, co mój syn odpierdolił? Wszystko, panie, czego nie odpierdolił. Przyznaj się, ty kurewko jedna, ty. Takie pieszczotliwości to później. 10:10, muszę iść na lekcję. Jaką lekcję? Siadaj, tu jesteś u dyrektorki na dywaniku. A ja mam bardzo podstawowe pytanie. Gdzie w takim razie jest, kurwa, ten dywan? Jaki? Dywan na dywaniku w cudzysłowie. Nie ma żadnych cudzysłowów, nie powiedziałeś cudzysłów. To ziółko. Dobry to bardzo. Może zróbmy, że obciągał gałek późnemu i zrobił synek robi loda późnemu, co? W porządku. Niestety, ale jest też pewna rzecz, która może pana zmartwić. Usiądź mi na mordzie, kto proszę. Kto robił loda późnemu, to pierdolę. Otóż. Ale... Mam dowody na ciebie. Lata ważnemu. Ty też robiłaś, kurwa, i co? W tym kieblu tętni życie. No, tętni życie, to jakaś druga metropolia, tak? Druga szkoła tam jest. Dlaczego mój syn ma poobijaną mordę? Czy może pani to powiedzieć? Widzę sine po prostu ślady na mordzie. Co się stało? Ja jestem skrzywiony od dziecka. Właśnie chciałam pytać, czy on to tak fabrycznie nie ma. Nie, tego nie miał. To może pan mi powie, dlaczego pana syn jest tak poobijany, co? Mam przemoc w rodzinie? Ja bym chęcią go napierdalał, ale niestety... No, no, mam ci powiedzieć? Tak, powiem, co się dzieje. Co się stało? Ktoś ci bił? Dyrektorka lubi na ostro. Ale mocniej! Tak, jeszcze raz! Mocniej! Mocniej! A, czujesz to? Czuję, tak! Czujesz? Zajem jeszcze raz! Dwoma rękami już muszę... Zmęczysz się na... Tata? Czy pani go? Tak. Wiecie, że będziemy musieli jakoś to przedstawić. Ja się tego świadomi, nie? Ja jestem świadomy. Nie wiem, czy ona jest świadoma tego, co mówi. Tak, będzie super. A teraz kładź się na tym biurku. Ej, ale najlepsze jest to, że to jest w miarę dobrej wysokości. Zajebiście. Coś jeszcze chcecie dodać? Obciągała mi w kiblu. Nie, to nie jest prawda. Zapisywałem tak? swojego syna do podobno najlepszej szkoły w mieście. Tak? No i najlepsze ruchanie w mieście! A czytał pan Drobny Druczek? Drobny Druczek to znaczy? Od ile czasu takie coś się dzieje? Od początku. Ty nic mi nie mówiłeś, dopiero teraz się dowiaduję i to pani jeszcze do mnie zadzwoniła z tym wszystkim? Bo jemu się podoba, a ja już mam dość. Ja za dużo chciała, ona za dużo, za mało może. Dobra, ja wam powoli dość. Czy coś ty jeszcze zrobiłeś? Jej czy ogólnie? Ogólnie w tej szkole, coś jeszcze zrobiłeś? Ogólnie nie. No, coś też panu zrobił, mój syn? Mi też obciągał. A dużo lepiej niż on. Niech ci opierdoli gałę, czy komu tam opierdalał? Woźnemu opierdalał. Zróbmy scenę, że to kurwa woźna pierdala gałę Sidowi, a to Kosid sobie uroju. Jestem za. Wy i tak jesteście brani za f***u, więc były da. To co robimy w końcu? No opierdalasz gałę. No to chodź. Na to bon appetit. Czekaj. Trzeba mikrofon stalić, dobra, już. Szczękę debilu. Rękę wyjmij! Będę ze szczęką! Nie mogę je zdjąć! Ej, gdzie to idziesz? To jest mój syn, kur... Chciałbym panu jakoś pomóc, ale to pan jest psychologiem. Może pan sobie jakoś poradzić z tym wszystkim? Nie mogę, bo mam PTSD, jak na niego... Przecież psycholog ma traumę. Stało się coś jeszcze. Pana syn wypchnął woźnego przez okno. Ale fajne okno, takie umyte! Ojoj, ale czyściutkie! Co? Nie pierdolaj, Daczku! O nie! Nie, Heniu! Heniu, nie już! Już mi nawet ta szczęka nie przeszkadzała! Heniu! Nie nagrywaj, gówniarzu! A, to się przyznaję. Co, kur... I nie wstydzę się tego.
Ale może za to wstydzisz się tego, że tego normalnie wstydzę, tak. Nasrałeś do kosza na śmieci w kiblu. Ty wiesz, jak wygląda kibel, a jak kosz na śmieci, jakby są różne. Toaleta była zajęta i jest za wysoko. Czy ty jesteś kurwa poważny? Ja panu udowodnię, że tak widziałeś? Się stało. Idź, zobacz, czeka, czeka. Ej, czekajcie, czekajcie. Czy widzieliście ten hicior? Temperatura. Gdzie stało się, co? Tu jest sranie. Nie chcę tam patrzeć. Proszę zerknąć. Nie, wolę nie. Zobacz, tata, zobacz. Ja pierdolę. Bo generalnie z tym drugim też na jest. W damskim? To dyrektorka, to dyrektorka. Pierdolę. Mieliśmy challenge, kto większą srakę pierdolnie. Nie chcę się przyznać po prostu. Jeżeli to wszystko, to ja w tym momencie zbieram swojego syna. Pani dostaje pozew i ta szkoła. Za co pozew? Za co? Właśnie, za co? Ta mi się podobało, czocie, nie pozywaj jej. Zamknij mordę. Nic ci nie podobało? Zeznajesz tak w sądzie? Dostajemy odszkodowanie? Podobało ci się, co nie? Nie, nie. Fajnie było, tata, fajnie. Zamknij mordę. Idziemy do domu, już. Idziesz, to mnie idę. Zróbmy to tak, jak należy. Proszę stanąć tam, ja stanę tu. Dobrze, i teraz a ty tak. Na środku i wybierz stronę. Nie, poczekaj, mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł. Dam wam po rewolwerze. Idziemy do domu, kupić co zechcesz, dostaniemy pieniądze z odszkodowania. Zrozumiesz? Chodź. Kici, chodź do mnie. Maluśku. Jeszcze, my mamy mam najlepszą wyboru. Mam do wyboru, tatę, który chciał mnie oddać. Cały czas chcę, chodź. Zjeba, który chce mnie molestować. Zjeba, taki... który tu już nie pracuje. Jaki odwłok masowałem. I laską, która chce się ruchać. Ja też chcę się ruchać, też chcę się ruchać. Wybór prosty. Nie! Nawet nie musiałam specjalnej karty używać, a już miało być. O kurwa, to ja śmiałam zdanie. Spokojnie, nie jesteś sam, ja też nie wybrał. Ona jeszcze pożyła. Dobra, to chodź, jeszcze chodź, do mnie przyjdzie z płaczem z tym synem, zobaczycie, chodźcie. Pa. Trzymaj się, powodzenia w jego wychowaniu. Zobaczysz za godzin, dwa. Zobaczysz, cześć, cześć. O, synu, chodź, walimy konia. Oj, proszę. Otwieraj. Halo, kto tam? To ja. To ja. Przyszedłem po syna. To ja, ty niepokorny. Przyszedłem po syna. Jak to była fajna zabawa, że niby ten, że niby wybierz ten. Samolot. Cenę. No ty kur... Otwieraj to! To była fajna zabawa, no oddaj mi syna teraz, halo. Oddaj mi syna. Synek, chodź do domu, idziemy. Nie. Nie idę. Chodź do domu, mam w domu pizzę, chodź. Nie wiesz, jak byliśmy w strip clubie, ci się podobało na twoje urodziny, pamiętasz? O, jedna. No rozmawiaj, no jesteś facetem, tak czy nie? Aż ja pierdolę. Pamiętasz nasze wesołe miasteczko? Panie tata? Git, super, ale super wszedłeś. Ja pierniczę, muszę to wywołać chyba normalnie. Oj, usunąłem niechcący. Dobra, idziemy. Pamiętam. To chodź. Ale będzie tego więcej. Zostawić. No bo jebać cię, ale chodź, będzie fajnie. To mi dobrze. Chodź, ściana, tata, ściana! Tycha, oczy ci wystają z tego odkurzacza. Czacia, jeszcze odkurzacie. Ja nie wiem. No wiem, że ty nie wiesz, ale może on wie. No ja nie wiem, ja nie wiem. No ale może on wie. Ja naprawdę nie wiem. Tata to. Nie, no nie. Synku. Jebałeś mi lekko drzwiami. Synku. Papa. Nie zostawi mnie. Lubię, jak jesteś taki brutalny. Kurwa, nie przeszkadzaj, jest teraz smutny moment. Ja tak mordę. Synku, nie zostawi mnie. Chodź do domu. Bardzo. Chodź. Nie. No chodź. Żegnaj. Nie odchodź. Nie. No kurwa, jest moment smutny. Nie dotykaj go, zostaw go. Zostaw go. Nie. Co ja widziałem? Nie. Ja też to widziałem. Synku. Musimy zrobić jakieś trzy sceny po prostu, co on mógł odjebać po prostu, typu, nie wiem, nasrał w kiblu, no, czy... Nasrał w kiblu! Sranie nasrał w kiblu! Jak mogłeś srać w kiblu?! Zaliło cię! Nie mów na prawdziwej nazwy, tylko udawaj, że coś innego... Żerandol. Dobra, kurwa, ty jest debil. Kiedy jesteś pośledzony.